metalowe drzwi, kolejne. Zaraz, tu jest otwarte. Możemy wejść. Halo? Oh fuck! On tu jest! Może to pan wilk nam coś powie ciekawego. Tu już wilków nie ma. W sensie tych psów dziwnych. O, jednak jest. Dobra, kij mu w oko, on nas raczej nie zaatakuje. Nie idziemy w tą stronę nawet, którą on poszedł. Tutaj też jakiś pies jest, ale tutaj... Co tutaj w ogóle jest? Jakiś labirynt z kamulców. O, skrzynka. Okej, oberwał. O, jeszcze jeden. Dobra. Z głowy mamy. Coś idzie. A czy to pies? Gdzie on jest? Nie widzę go. The fuck? A tu jest. Okej. No i psów mamy z głowy. Skrzyneczka. Co w tej skrzyneczce ciekawego będzie? Benzyna. O, mamy materiał. I pigułka. Co mi powiesz ciekawego? Człowieku wilku. The fuck? To on tak dyszy? Handluj. Co ty masz ciekawego? Też masz zegarek. Który też kosztuje 300. 225, 30, 5, 50 pochodnia kosztuje. Moglibyśmy narobić trochę pochodni i posprzedawać im części broni palnej. O, on ma to, pudełko z narzędziami. 200 to kosztuje, tak? Ale nie chciałbym tego sprzedawać. To nam się przyda jeszcze. Ale pudełko z narzędziami do ulepszenia naszego warsztatu też by było ok. 200 kosztuje. Czy my mamy tyle, żeby nie sprzedawać tego? Nawet jeżeli miałbym benzynę oddać. Mamy tak, 50, 25 to jest 75. 3 mięsa to będzie 90. 35 to daje 120. I 150, brakuje nam 50 jeszcze. Lipa, nie ma. Nie ma, nie mamy. Zaraz, jeszcze jedna rzecz. Plotku, bla 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 bla. Dobra, czyli to samo. Wszystko za każdym razem mówi to samo. Nie ma sensu nawet z nim rozmawiać. Ha, gdzie my się w ogóle zapuściliśmy? Pokażcie nam mapkę. My jesteśmy w tym miejscu. Zejdziemy teraz niżej, na sam dół. Zobaczymy, czy tam coś będzie. I po prostu będziemy szli tą stroną granicy lasu. Dojdziemy znowu tutaj, do przejścia. Zobaczymy, czy coś nowego się tam pojawiło. A tutaj mamy kolejny labirynt. Wesele? What? Jakie wesele? Tu coś jest, jakby dziura jakaś. No nie, to jest po prostu granica tego lasu, dobra. Tędy nie przejdziemy, tu jest zablokowane. Czy my w ogóle coś możemy znaleźć w tym labiryncie, czy nie? Czy jest w ogóle sens, żeby po nim łazić? A, jesteśmy na zewnątrz, na drugiej stronie. To jakiś kombajn. Kombajn sobie stoi. Coś tu jest, kurczę. Patrzcie, jakiś domek zniszczony. O, pies na łańcuchu. Okej. Zapraszamy. O. No i co, piesku? Okej. Pieska mamy z głowy. Tu mamy kombajn. Ten kombajn nic nam też nie da. Chyba. Tu też nic nie ma. To jest po prostu jakiś labirynt znowu. Kolejny. Zaraz, czy my tutaj mamy jakieś przejście dziwne? Nie, wesele. Jestem tutaj. Wejdźmy tu do tego wesela. Zobaczymy. Broń nam się psuje. Szkoda, że tego łańcucha nie możemy sobie wziąć. Mógłby nam się przydać do czegoś.
Ale tu ciemno. Co to za jakieś dziwne? Coś jest? Mi się wydaje. Ten dach nam zasłania. Ciężko powiedzieć, czy coś tu jest. Tu się świeci wszystko jeszcze. Coś tu jest. Może to te rogate dziwne stworki. Weźmy pochodnie, może nam to coś da. Okej, oświetliło nam. Furmanka, przyjrzyj się. Stara furmanka przyozdobione kolorowymi tasiemkami oraz kwiatami z białej bibuły. Fuck. Coś tu jest. No, coś tu jest. Metalowe drzwi, kolejne. The fuck? The fuck? Aha, stół, nie. Po co nam stół? Myślałem, że po prostu będziemy mogli wziąć coś z tego stołu. Tu. Słychać jakieś dziwne odgłosy z tego domku. Tutaj nic nie ma. The fuck? Metalowych drzwi raczej nie otworzymy. A, tędy nie przejdziemy. Tych metalowych drzwi nie otworzymy, bo... The fuck? To krzesło tylko. Wysunęliśmy kawałek. Czy tu będzie jakiś szyfr potrzebny? Tak. 4261, ale już jest zły szyfr. Już myślałem, że się otworzyły. No tutaj już jakiś szyfr jest. 4261 był. 4, 2, 6, 1. Zły. Okej. Więc wiemy, że ten szyfr na pewno nie jest dobry. Stół, można ten stół przenieść. I kolejne miejsce, w którym nie wiemy, co robić, bo nie ma żadnej informacji na ten temat. Na temat tego miejsca, znaczy się. Tu też nic nie znajdziemy ciekawego. Dobra, weźmy sobie po prostu moją deseczkę. I nic tu nie ma. Nic kompletnie. To znaczy żadnej informacji o tym, jak się dostać do środka, jak przejść dalej. Nic tu takiego nie ma. A to jest zablokowane, tędy nie przejdziemy, ale tędy możemy przejść. Jeszcze ta muzyka dziwna, straszna. Okej, czyli tutaj znaleźliśmy znów coś. Tutaj coś znajdziemy w okolicy jeszcze, czy już będziemy właśnie blisko... Zaraz, tutaj jest wesele. Czyli gdzieś mniej więcej w tym miejscu jesteśmy. Tu może coś będzie jeszcze. Las. Trujące grzyby. Na razie nic poza tym. I ptaki. Ciekawe, czy tego rogacza by nam się udało zabić, który nas tam wcześniej atakował. Tutaj chyba jest ten domek. Tak czy nie tak? Chyba jednak nie tak. To nie tu, zaraz. Zaraz. Pokażcie mi mapkę. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, zaraz, tutaj chyba. Tutaj jakoś jest granica. Tak, tu mamy przejście do tego domku. Sprawdźmy, czy coś tu się zmieniło. Może się otworzyły drzwi. Metalowe drzwi. Jak to było? 4261? Może tutaj zadziała ten szyfr. 4261. Nie, zły szyfr.
Ktoś jest. W tym domku. W każdym domku ktoś jest. O. Po prostu robale zwykłe. Drewniane drzwi. Zamknięte, potrzebuję klucza. No tak. Zapomniałem, że nie ma klucza. Tu jest trup. Tutaj kolejne drzwi, które są zamknięte. O, przejdziemy tędy. Nawet nie wiem, czy już tutaj byłem. Jajo, przyjrzyj się. W środku chyba coś pływa, bo ona wygląda na dość cienko. Może mógłbym ją czymś przekłuć albo przebić. Tylko czy my chcemy to robić? Czy my chcemy to robić? Chyba nie mamy innego wyjścia. Zaraz, tu jest otwarte. Możemy wejść. Halo? Tu ktoś? Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę tutaj wchodzić. Okej. Okay. Popsuliśmy. Mamy zarodek jakiś. Ciekawe, co to nam da, ten zarodek. Może on będzie... Nie zwróciłem uwagi na jego wartość. Może będzie drogi. Będziemy mogli go sprzedać na przykład. Okej, okay, czyli wiemy, że tutaj można jednak wejść. Odwrotnie, znaczy się odwrotnie mówię. Znaleźliśmy po prostu odwrotną drogę. Wejście, że tak powiem, od tylca. Ktoś tam jest w środku. I to już słyszeliśmy wcześniej właśnie, że tam ktoś jest, więc może poczekamy do następnego dnia. Przyjdziemy tutaj następnego dnia. Bo nie wiem, jak dużo czasu nam zostało w tym miejscu. O, o jest ten rogacz. Ale mamy słabą. Mu jakość tej deski z gwoździami. Dobra, po prostu biegniemy do domu. Biegniemy do naszej kryjówki. O, przy okazji zbierzemy sobie to dziadostwo. Pyk, to już mamy, zebrane. Tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Oj, 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 nie blokuj się. Tutaj chyba jeszcze coś jest. Kamyczek. Tylko nie wiem, czy tym... Aha, kamyczkiem można rzucać. Tylko co nam to da w ogóle? No... Może uda nam się tak upolować tego rogacza. No, nie mam miejsca już. Sprawdźmy te kamyczki. Pyk i pyk. Trójeczka. Rogacz, gdzie jesteś? Oh fuck! Jaki on szybki! Trochę nam to nie wyszło. Okej, trochę nam to nie wyszło. Spadamy stąd. Wracamy do domku, bo już chyba zaczyna się robić ciemno. Napełnijmy nasz agregat, żeby nie było takiej niespodzianki, że nam się skończy w nocy. Benzyna. Chociaż tyle co jest, to chyba jeszcze wystarczyłoby nam na półtora nocy, tak więc aż tak źle chyba by nie było. Jeszcze nam zostanie, będziemy mogli do piły rzucić, tak? Nie, nie zostanie nam. Kanister jest pusty. O właśnie, robi się ciemno. Zaraz będzie ciemno. Pyk. Pochodnie będziemy mieli przy sobie. Napraw przedmiot. Pyk. I to wystarczy właśnie. Zarodek 60 tylko kosztuje. Lipa. Schowajmy to, schowajmy to. Pochowajmy to. Możemy zrobić jeszcze jedną pułapkę. Ops. Ops. I weźmy sobie, o, flarę znowu sobie położymy. Zobaczymy, jak się tamten gościu będzie bawił z tą flarą. I tą pułapkę sobie postawimy. Postawimy ją sobie. Nie wiem nawet, gdzie ją postawić. Tu może... A nie, tutaj sobie... O, w tym miejscu postawimy. Truje... Och... A, zaraz! Ups! Nie tą pułapkę zrobiłem, co powinienem. Ups! No trudno, to się nie pobawimy. Tą pułapką się w takim razie nie pobawimy. Chociaż...
Jak ją postawię tutaj, to przejście. Ciekawe, co nam to da. Nawet nie wiem, czym się różnią wnyki od pułapki takiej. Okej, flare. Weźmy sobie flare. Zaraz, możemy sobie zrobić ulepszenie inwentarza albo ulepszenie hotbaru. Co było lepsze, hotbar czy inwentarz? Hotbar czy inwentarz, co by było lepsze? Do inwentarza moglibyśmy więcej rzeczy wkładać, ale moglibyśmy... Znaczy się do inwentarza, tu do inwentarza, do hotbaru. A zrobimy inwentarz. Ulepszenie inwentarza. Pyk. Wow. Naprawdę dużo. Już jest ciemno. Znaczy się jeszcze nie jest ciemno, ale zaraz będzie. Masz tą flarę, pobaw się flarą, przyjdziesz. Bo my się teraz tędy nie przedostaniemy, dobra. Pyk. O, fuck, tak nie da rady. Dobra, nieważne. Okej. A więc mamy kolejną noc. Musimy przetrwać kolejną noc. O, już flary chyba nie ma. Nie, jest. Świeci się nadal. Tak jak mówiłem, gdy ta noc minie, pójdziemy do tamtego domku sprawdzić, co tam się dzieje. Flara zniknęła właśnie. Czy on ominął tą pułapkę? Chodź, chciałbyś. Nie ma bata, nie wychodzę. The fuck? Ktoś szeptał do ucha. Czy do ucha, do samej. Prosto do twojej głowy, jakby ktoś coś szeptał. I ktoś nadal tam jest. Za tymi drzwiami. Wewnątrz też. Nawet nie wiem, co mam mówić. A, pukaj sobie. Pukaj sobie do woli. Nie ma bata, nie otwieram. Nie otwieram, nie wychodzę. I nie ruszam się stąd, dopóki ktoś tu nie wejdzie. Z tej strony. Czy on w tamte drzwi puka? Czy w okno? Bo już sam nie wiem. Ale na pewno jest teraz dwóch. A przynajmniej tak mi się... What the fuck?
Ktoś tam drzwi otworzył. O, wstaje dzień. Może to ta pułapka łańcuchowa zabiła psa. Oh fuck. Oh fuck, ale było blisko. On tu jest. O ty dziadu. O ty dziadu. Ah! Wlazłeś troszeczkę za późno. Ale się wystraszyłem. Może tego nie słychać, ale jak tylko drzwi się otworzyły, to mi zaczęło tak serducho walić. Dobra, handlarz. Wtedy masz handlarza ciekawego tym razem. Dla mnie. Reputacja 400 plus 0. Czyli jak? Czyli zaraz 400. Czyli ja mu nic nie muszę dawać? Czy mi się... Nie, wydawało mi się. Otwierć. O! Okej! Okej, czyli jednak nie musiałem mu nic dawać. Reputacja. Rozumiem, już rozumiem jak to działa. Okej. Okej, czyli teraz... Mamy zegarek, tak jak chciałem. Mam nadzieję, że ten zegarek będzie mi pokazywał godzinę. Bo jeżeli... O nie, nie chcę tego sprzedawać teraz. Nie po to brałem, żeby teraz to sprzedać. Czerwone jajo. Wygląda jak zwykłe kurze jajo, z tą różnicą, że jest czerwone. No tak. Zapomniałem. Pigułka. Jadalna leczy. Materiał. Ho, ho, ho. Reputacja. Ta reputacja jest świetna. Podoba mi się to. Ostrze łopaty. Ostrze siekiery. Siekiera kosztuje 450. Znaczy się to ostrze. A żeby zrobić siekiery, musielibyśmy mieć jeszcze... Chcielibyśmy mieć jeszcze jakąś pałkę. Nie wiem tylko, czy tą pałkę można by było z deski wyrzeźbić czy coś. No dobra, mamy zegarek. To chciałem. Fajnie, fajnie. Wiem, że ta reputacja przynajmniej może się do czegoś przydać, że to nie jest tylko tak, że ceny będą mniejsze czy coś. Sprawdźmy, czy coś tu padło. Nie ma nic. Żadnych zwłok. Pułapki mojej też nie ma. Wyłączmy nasz agregat. Jest godzina pokazana, 8 rano. Dobrze, super. Super, super, normalnie cieszę się z tego powodu. Zegarek sobie włożymy w to miejsce. Chociaż nie, on może być w ekwipunku. Akurat sobie powiększyliśmy ekwipunek, więc niech sobie siedzi na samym dole. I nie będziemy go stamtąd ruszać. I teraz główna zabawa, pójdziemy do tamtego domku, gdzie znaleźliśmy to, ten zarodek. Stawmy sobie ten zarodek, może nam się do czegoś przydać. Naprawmy na razie naszą deskę z gwoździami. Pyk, jest naprawiona. Ulepszyć warsztat nie możemy, no tak, bo nie mamy tej. Nie mamy tamtego dziadostwa. Ciekawe czy u tego psowilka, czy jak mu dam, czy u niego też rośnie reputacja. Jeżeli tak, to super. Jeżeli tak, to bardzo super. Pójdziemy sprawdzić, ale może nie tym razem. Najpierw pójdziemy zobaczyć w tamto miejsce. Tamto miejsce, gdzie można było zejść od tylca. Tutaj jest zamknięte, znaczy się zamknięte, no tutaj mamy zabezpieczone. O, tutaj nam wlazł. Złom. Więc jednak... Nasza pułapka zadziałała. Dwie nasze pułapki zadziałały. Możemy stworzyć kolejną. Sidła. Tak, możemy stworzyć sidła. Ops, i mamy sidła. A, jeszcze jedno właśnie. Zapomniałem tych sidła stawić nam tutaj. I zanim pójdziemy, właśnie postawimy jeszcze te sidła. Pyk i trójeczka. I sidła są na miejscu. I teraz biegniemy w tamto miejsce.
Hej, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. A jeśli tak, daj łapkę w górę i zostaw suba. Jeśli nie, śmiało, wciśnij łapkę w dół. Wszystkich oczywiście zapraszam do komentowania. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.